Szczęść Boże, w piątą niedzielę wielkanocną. Miałem beznadziejny piątek. Najpierw wyszło zmęczenie, czego efektem było niestety to, że zaspałem do pracy. Później, kiedy chciałem siąść spokojnie do pisania, to nie było możliwości. Kiedy wykonywałem jakieś zadania graficzne, to najpierw było zadowolenie z efektu pracy, a później jakieś uwagi, że to jednak nie jest to. Patrząc na tekst Ewangelii, zobaczyłem, że to jest ten sam, co był w piątek i sobotę, ale połączone w jedno, więc co tu powiedzieć nowego? I pierwsze słowa Jezusa zatrzymały mnie i zmusiły do spojrzenia na to, co robię i co czuję i dlaczego we mnie jest zniechęcenie. Niech się nie trwoży serce wasze. Właśnie, serce poczuło niepokój, bo nic nie układało się po mojej myśli. Chciałem zrealizować siebie, a nie spojrzeć szerzej, że moje działanie ma przynieść coś dobrego dla innych. Czułem niepokój, bo zapomniałem, że serce moje powinno być zakotwiczone w Bogu. Wcale nie włączyłem wiary w swoje działania. Zatrzymałem się tylko na tym fizycznym wypełnieniu zadania. Nie myślałem o tym, że miłość Ojca jest roztoczona nade mną, nad wami, nad każdym z nas. Podejmując się jakiegokolwiek działania, musimy mieć określony, jasno cel. Bez niego nasze kroki nie mają najmniejszego sensu, a poniesiony trud pójdzie zupełnie na marne. Kiedy nie potrafimy się określić, czego my oczekujemy i do czego dążymy, to codzienność będzie udręką. Jezus zachęca nas, byśmy nie trwożyli się i naszego serca nie wystawiali na niepokój. Przecież wiele rzeczy od nas nie zależy, bo jeśli dobrze pomyślimy, to jesteśmy tym przysłowiowym narzędziem w ręku Boga. To On nadaje naszemu życiu kierunek i sens. Nie doświadczymy tego, jeśli nie zaufamy. Jesteśmy nieustannie w drodze. Wszystko zmienia się tak samo jak widoki za oknem, kiedy jedziemy autem. I takie bycie w drodze ma swoje słabe strony, bo wiąże się z uciążliwością, z niewygodami, z brakiem stabilizacji. Nawet nie wiemy, co będzie jutro. Ciągle musimy słyszeć: niech się nie trwoży serce twoje, nie bój się, nie lękaj się. Podobno w Biblii ten zwrot pojawia się 365 razy, a to więc każdego dnia Bóg chce usuwać lęk z naszego serca. Chce wlewać w nas odwagę, byśmy każdego dnia stawiali kolejny krok w naszej wędrówce. Czyż nie jest to czynienie wielkich rzeczy, o których mówił Jezus, że będziemy zdolni do takich działań? Odwaga rodzi się z wiary. Nie tylko z wiary w Chrystusa, ale z wiary w Chrystusowi, który jest prawdą. Ten dom Ojca to nie tylko budowla, miejsce, to przede wszystkim klimat. Klimat domu, który wiąże się z ogniskiem domowym, więzami rodzinnymi i atmosferą. Ten dom Ojca niesie w sobie też poczucie ciepła, intymności, serdeczności. Tylko w takich warunkach możemy poczuć się jak u siebie w domu. Tylko tam możemy doświadczyć takiej serdeczności, w której do siebie mówimy bracie i siostro. Z tego wynika, że poznanie Chrystusa jest najważniejszą pracą, jaką musimy wykonać w swoim życiu. Jeśli tego nie zrobimy, Bóg ciągle będzie wydał nam się zimny i odległy. Bo przecież Jezus zapewnia nas, że dopiero tam, w swoim miejscu, w obliczu Boga, zaspokojone zostaną wszystkie nasze życiowe oczekiwania i pragnienia. W tym zaproszeniu, które składa nam Jezus, by iść do Ojca poprzez Niego, z Nim i w Nim, ukazuje się Jego najbardziej intymne pragnienie i Jego najgłębsza misja. Powiedział o tym święty Grzegorz z Nyssy: ten, który dla nas stał się człowiekiem, będąc jedynym synem, chce uczynić nas swoimi braćmi i w tym celu zanosi prawdziwemu Ojcu swoje własne człowieczeństwo, a razem z Nim wszystkich tej samej natury. Trwając w wierze, ufając Jezusowi, słuchając Kościoła, widzimy, że Kościół nie idzie po omacku. Ma przewodnika, którym jest Duch Święty, oraz ma moc, czyli obecność samego Chrystusa, który w chwilach naszego zwątpienia mówi: nie lękajcie się, niech się nie trwoży serce wasze. Miejsce dla was jest gotowe i nikt inny go nie zajmie. Ale trzeba nam zaufać i bardziej niż ludzi słuchać Boga. I realizować nie siebie, ale to, co On nam oferuje. A tym zadaniem jest wyjście do ludzi i głoszenie Ewangelii życiem, pracą, otwartością. Tylko nasza wiara, choć wielokrotnie testowana, poobijana i doświadczona pokusami, jest w stanie przekonać innych do podjęcia drogi prowadzącej do odkrycia i poznania Pana Boga. Z Panem Bogiem.